Hej, hej, ja was witam bardzo serdecznie, z tej strony Gelek i zapraszam was do kontynuacji rozgrywki w naszej grze Metro 2033 Redux. Tym, którzy jeszcze tego nie zrobili, polecam subskrybowanie kanału, lajkowanie lub unlajkowanie, jeżeli się nie podobało, no i oczywiście komentowanie. Sekcja komentarzy jest oczywiście do waszej dyspozycji, kochani. A więc cóż, lecimy dalej bez zbędnego gadania. Її жителі були приречені, але боролися за виживання до останнього. No zobaczmy, co tu się będzie działo. Aha, czyli myśmy tutaj przyjechali. Przyjechaliśmy tutaj tą drezyną. Чергова атака? Так. Вони прорвали зовнішню оборону. Тут усі, хто вижив. Не сподіваюся вже дожити до завтра. Звідки ляви повзають чудовиська? Як зазвичай. Із лівого тунелю. Та й з переходу теж. Ми відправили туди групу саперів. Але вони не повернулися. І вибуху не було. А більше нам немає кого відправити. Ти хочеш змінити долю своєї станції, так, Артеме? Так. А з цією станцією доля ще більш безжальна. Ми повинні допомогти. Знайди залишки саперної групи. У них повинна бути вибухівка. Зайди у лівий тунель так далеко, як зможеш. Встанови міну і біжи назад. Що стосується переходу, його вже намагалися обвалити. Але вампіри, схоже, прорили собі шлях. Там десь є гермобрама. Постарайся зачинити її або підірвати. Я залишуся з уцілілими. Якщо потвор виявиться надто багато, замани їх на наші позиції. No dobra. Amunicja. Zobaczmy się, w co tylko możemy. No i lecimy. Jeżeli tunel mam zabezpieczyć, ten, który był po lewej stronie, no to będzie pewnie oni zaczęli tutaj gdzieś po prawej. Więc zobaczmy. Ojku. Kurczę, ile ich tutaj. Więc apteczkę musimy zażyć. Ojejku, już po nas. No cóż, bywa tak. Aha, czyli oni już tutaj powiedzieli swój dialog. Lecimy dalej, dobra. Biegusiem, biegusiem, biegusiem. Zaraz, gdzie to było? O, tutaj było. Oj, 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 słabo. Kurczę, nie mam amunicji. No fajnie. No nie. Znowu to samo. To może być, powiem wam, słabo. Dobra. Próbujemy do skutku. Sobie to przeładuję. A może tą drugą stroną wejdziemy? A, moment. Kurde. Tutaj coś żeśmy... Dobra, wiemy. Wiemy, wiemy! Bo zaraz będzie po nas. Coś żeśmy tam odpalili, nie wiem, czy to o to chodziło. Chyba o to. Dobra. Nie ma sprawy. Dobra, weźmy, co tam jeszcze można. Ale to chyba dalej nie o to im chodziło. To był chyba ten tunel zasypany, czy tam coś. Ale nic jeszcze. Spróbujmy gdzieś. Bo tutaj jeszcze coś się kryje, patrzcie. Tu nie mamy nic. Myślałem, że będzie może jakaś znajdźka fajna. O, tu coś jest. Amunicja. O, patrzcie, to chyba ta bomba. To chyba ta bomba. Czyli co, my musimy... Wzięliśmy teraz z lewej i mamy... Dobra, poszły mnie. I musimy teraz lecieć na prawą stronę. Oj, oj, oj.
Musimy na prawo lecieć. Kurczę. Wpadłem w TT. Dobra. I tu musimy do końca dojść, jak rozumiem, bo to... No dobra. A ja słyszę, oni lecą za mną. Oj, oj, oj! Czekajcie, może rzucę jakiś ten. Dobra. Nie wiem, czy to coś pomogło. O nie! Kolejna. Ale tu muszę to zostawić gdzieś. Oj, słabo. Podpalaj to szybko. Ląd, dobra. Wiejemy. Wiejemy, wiejemy, wiejemy. No to zaraz walnie. O, walnęło. O, ale jakoś słabo. A, dopiero teraz podmuch, dobra. Co tyle? Wielka bitwa za maleńką stancję wygrana. Aha. Ja nie pójdę. Ja potrzebny tut. Tunele wpali. Jakщо ще все ж збираєшся до поліса, треба йти в обхід. Звідусюди тобі прямий шлях до Кузнецького мосту. А потім мусиш пройти повз станції, що належать червоним чи фашистам. Ходімо. Czekaj, ja co jeszcze wezmę, uzupełnię zapasy amunicji, bo tutaj była ta skrzynia. No co, na niej siadł, kurczę, żebym ja nie mógł wziąć? No fajnie. Ja chciałem się zaopatrzyć w ten. Czekajcie, to jeszcze może tu coś pozbierajmy. Bo pewnie coś gdzieś zostało. Tutaj jest ta drezyna, ale tu chyba nic nie było. No ja jeszcze przejdę sobie tutaj mimo wszystko. Poszukam co nieco. Tu jakaś skrzyneczka leży. O, widzicie? Trzy naboje. Zawsze to coś. Teraz już na spokojnie można, skoro stworów nie ma. Tutaj coś jest jeszcze. Chyba? Nie, nie ma. Tam dalej już nic nie było. Oj, nie mogę wyskoczyć ten. No, jest, dobra. Muszę tutaj sobie delikatnie poeksplorować, bo może się okazać właśnie apteczka, proszę bardzo, którą żeśmy zużyli na walkę z potworami. Wszędzie te puszki powieszane, tylko że one sobie z tych puszek nic nie robiły. Puszki chyba miały ich odstraszać, jak się domyślam, ale o. Teraz zobaczmy, czy to się... Coś przybyło mi tutaj. Amunicję, czy gdzie tam? Chyba gdzie tam? Tu jakaś skrzynia. No, ale nie. No dobra, to chyba tyle by było, nie wiem. Jeszcze może przejdźmy się tutaj tą środkową częścią. Cztery kulki. Kulki do tego pneumatycznego. O, do tego. Oj, co ja zrobiłem? Zamiast doładować, to ja wystrzeliłem. Widzicie? Dopompujmy na wszelki wypadek. I przeładujmy. Dobra. No chodźmy, bo tu nic po nas. Tu jest jakieś ciało. Oj. Coś widzę się z dziwnego z obrazem dzieje. A, bo tu są te stwory, te cienie. Dobra. On poszedł, no to może... Krędy tylko w prawo czy w lewo? Aha, myśmy wyszli jedną stronę, a on drugą. Czyli jesteśmy w jakiejś świątyni.
Ми не можемо позбутися речей, які роблять нас людьми. O? Naboje? No, poprzestawiajmy może to. Możemy czy nie możemy? Nie, nie możemy przestawić. A on chce to podnieść. No pamiętam. No, na razie, cześć. Кузнецький міст був незвичайною станцією. Він увесь складався з майстерень. Тут збирали основну частину всієї зброї, яка використовувалась у метро. Я шукав Андрія, майстра, але він знайшов мене перший. Coś szumi strasznie. Gdzie my to jesteśmy? Mi to wygląda na zimne ognie. Kojarzy ci zimne ognie? No zimne ognie, autentycznie. Dobrze, oblukajmy, co tu jest do zrobienia. A tę latarkę jeszcze napompuję może. Już tu widno, to można ją zgasić niby. O! Zawór. Co myśmy zrobili? Zimne ognie dalej. Są, ale gdzieś jakiś... Aha, chyba tędy żeśmy sobie drogę otworzyli. No dobrze, to chodźmy w takim razie. Zapalniczka, żeby tutaj pajęczyny spalać, ale coś chyba to nie do końca działa tak, jakbym chciał. Bardziej chyba latarka nam się tutaj przyda niż ta zapalniczka. O. No już tam nie wskoczymy, chyba. No nie chyba, tylko na pewno. Dobra. Tu jakieś drzwi? To nie tędy jednak. Stój, kto idzie? A nie rusz! Hej, rozsłap się! To ludzina! Wymknij światło! No tak. Головне, що маєш людський вигляд. Це головне. Заходь, це вільна станція. Окей. О. Чи то не є якась пулапка, ще застанавливаю. No, może nie. Ale obережніше тут. Станція у нас звичайно вільна, але червоні за нами наглядають. Всюди їх агенти. Це не параноя, хлопче, а обережність. Тож поводься скромніше. Втямив? No, jasne, jasne. Tu jest jakieś przejście, ale chyba na to przejście. Лише дружня порада. No dobra. To idziemy. Możemy szybciej? Możemy szybciej. Uwaga! Na stacji prowadzi się przewierka dokumentów. Usim pójdźcie do miejsca swojej propiski. Dopomagajcie prawoochronnym organom wykonywać ich robotę. No i co tutaj? To jakaś kontrolka. Ej, ziomki! Nie zwracają na mnie uwagę. Tu jakieś drzwi, ale to... No zobaczmy. Idź do dziadka! Szczęsny!
Chyba nam nie chce otworzyć. Walij zwiedzę. Відвали, або я викличу охорону. Ага, чи не хоче нас, бо охорона везве. Обличчям до стіни, обшук. Досить, відчепіться, мерзота. Я не такий. Хрепало столи, готуйся до огляду. Вали звідси. Готовий. Скажіть лікарю, як ви вже там? Не могли б ви зазирнути і до моєї простати? Бо як не піду до вітру, усе світиться. Може, опомінився? Мерзотник. О? Б'єш по тих частинах тіла, які підкорили твою уяву? Б'єш слабувато, однак. Ха, а ти блазнем на півставки підробляєш? Петросяниш. Тримайно. На. Ай, ухо. Так, а ти хто? Напарник? Він рудий клоун, а ти білий. Тебе теж заарештовано. О, маш. Гаразд, гаразд. Тільки без рук. Я сам піду. Стій, бо стріляй. Ах ти погань. Я їх прижею. За мною, хлопче. Осторожній, тупіця. Я тебе сказав. Ну, то лечимо. Сюди. О, курча. No, chyba nie mogę biec za bardzo. Nie bardzo wiem, czy myśmy się nawet narazili, powiem wam szczerze. No i gdzie teraz? O. Ja nie wierzę w Boga, ale to za mnie більше nikomu było zastąpitися. I mnie врятували. Друг Хана, Андрій Майстер. Тільки він зміг допомогти мені вибратися з цієї станції. Складність у тому, що єдиний шлях проходить через лінію фронту між червоними та фашистами. Тобі потрібне буде маскування. Візьми цей комбінезон, натягнеш зверху на одяг. Червоні зараз вербують добровольців, щоб штурмувати фашистські укріплення. Як тільки наберуть повний склад гарматного м'яса, відразу відправлять його на передову. Можеш поїхати на цьому поїзді зайцем. Не у першому класі, звісно, але й платити кров'ю не доведеться. Як тільки поїзд мине блокпости, ти вільний. Угу. Розумію, тут бачу нотатку. Więc zobaczmy. Wielu ludzi w metrze nienawidzi komunistów, głównie ze strachu przed nimi. Czerwoni chodzą wiecznie głodni, mimo że pracują na okrągło. Stale słyszą, że pracują na lepszą przyszłość, ale z roku na rok mają coraz gorzej. W walce są zaciekli, jakby wcale nie obawiali się śmierci, a dowódcy traktują ich jak mięso armatnie. Wysyłają szturmy fala za falą, aż wrogie stanowiska ogniowe zostaną zatkane stosami ciał tych, którzy może myśleli, że są nieśmiertelni. Niestety, są śmiertelni. Umierają z wyczerpania, z przepracowania lub od kul wystrzelonych przez wrogów, bądź przez ich własnych komisarzy, którym rozkazano nie puszczać odwrotów płazem. Mówi się im, że są lepsi od innych, że zrobiono ich z żelaza, a nie z mięsa. I dlatego w sumie jest mi ich żal, w imię czego żyją i umierają. Dawni wielcy przywódcy odeszli, ale nikt o tym głośno nie mówi. Hasła, którymi się porozumiewają w Nowym Świecie, są całkiem bezsensowne. Zabrania im się niezależnego wypowiadania się, a nawet myślenia. Ktokolwiek zadaje pytania, jest traktowany jak zdrajca. Ktokolwiek powie, że poza linią czerwoną żyje się lepiej, zostaje szpiegiem i sabotażystą. W końcu trzeba nauczyć się ukrywać. Wszystkie ludzkie cechy, uczucia i odruchy i stać się nieodróżnialnym od reszty. Ale trafiają się nadal tacy, jak Kowal Andrzej. Ci, którzy nie godzą się porzucić nadziei i trwają przy swoim. Na jego miejscu już dawno bym się stąd uletnił. Dlaczego wciąż tu siedzi? Czy boi się, że w czasie ucieczki mogą go zastrzelić? No ciekawe. Zobaczmy, co tu jeszcze jest.
Metro 2033. Książka. O, a to co? Jakaś mandolina. A, to było to. Schemat jakiegoś samochodu. O, amunicja. Czyli czeka mnie jazda pociągiem. Nie, tu nie wejdziemy. A tutaj? Tu też nie. Zobaczmy, czy tu się da przejść. Chyba się nie da. No cóż, to chyba musimy iść raczej tędy. Zapasnej wychody. Zapasowe wyjście. Puścisz mnie tutaj, gościu, czy nie? Ja bym chciał sobie pięterko zwiedzić. A gdzie tam? Lampa. Co tu robi? Jakiś magazyn. O! Koło papierosa, naboje. No chyba zły pomysł. O, pompki. Ćwiczymy. Ці гади, напевно, пронюхали, як можна напасти на нас згори. А їхня п'ята колона тим часом розкладає наш народ, готуючи вторгнення. Дуже добре. Усіх новоприбулих на станцію ми тоді будемо скеровувати до мов'ятників відсиджуватися. No nic, pozwiedzajmy jeszcze chwilę, za czym pójdziemy tam do tego pociągu. O, tu możemy kupić sobie... Coś możemy sobie kupić. Nie, no nie będziemy kupować, bo to kurczę pewnie. Propozycje, zniżki, najkraści armaty od najkraścich majstrów. Tebe czekać on nie będzie. O, jedno stanowisko, drugie, trzecie. A ten gość co? Siedzi sobie i pali, tak? Zobaczmy, co jest dalej. Wszystko dobre, dziecko. Він зі мною. Артеме, стрибайте за мене. Зараз, спокійно. О, тут маємо колейну нотатку, бачите? Нова нотатка. Nie myliłem się co do Andrzeja, raczej zupełnie go nie doceniałem. Nie boi się ucieczki, w istocie robi rzeczy wymagające znacznie mocniejszych nerwów. Andrzej pomaga innym uciekać z linii czerwonej, ryzykując własnym życiem w każdej chwili. Razem z przyjaciółmi ocalił wiele uciekinierów prowadzących siecią porzuconych przejść i zapomnianych tuneli, nieznanych komunistom. Uciekinierzy z reguły przedostają się w ten sposób poza linię czerwoną od właściwego metra. Mi natomiast Andrzej pomaga przejść w drugą stronę. Muszę przeniknąć na samą linię frontu wiecznej wojny między linią czerwoną i Rzeszą. Pojadę pociągiem wiozącym świeżą dostawę mięsa armatniego na przemian. Najważniejsze to wiedzieć, kiedy wyskoczyć. A no właśnie, ciekawe, czy będziemy mieli jakąś informację, kiedy przejechaliśmy tą, nie wiem, blokadę, kontrolę. No dobra, tylko jak mam teraz stąd wyjść? Oho! No fajnie. O kurde, patrzcie. Czy wy to widzicie? A, dlatego mi nie pozwoliło wyjść, bo ten jechał. Artemie, patrzysz tam bagażny widzisz? Zalaź to. Aha, czyli to w ten sposób. No dobra. Mamy towarzystwo książki. Możemy sobie poczytać w czasie drogi. Aha, czyli to było wszystko zaplanowane, patrzcie. Co, tyłem będziemy jechać? Może i tyłem. Jak ktoś ma klaustrofobię,
To by tu się źle czuł. Andrzeju, a tam взагалі jak? Bezpieczno? Щось не хочеться, аби його розмастило по рейках. No tak, це тобі не важливо. No właśnie. Тоді він точно вранці. Бо квиток на Луб'янку квиток лише в один бік. No i co? Усе нормально, вибирай. Усе, тепер все залежить від тебе. О курче. Gdzieś nas w górę wyciągają. Po czym on jedzie, kurczę? Przecież te tory są na dole. O, już się skończyły nawet. A kołysze się, czyli gdzieś nas przyczepili do jakiejś suwnicy, windy, nie wiem. Suwnicy, bo windano to raczej pionowo. Aha, i tutaj pewnie postawią to. Tak. Ale motyw. O kurczę. Ja tylko mogę tak głową ruszać. Nic więcej tu zrobić się nie da chyba z tego, co na ten moment. Aha, tutaj na góry wsiadają inni. A my jedziemy razem z ładunkiem. No dobra. Фашистів наших. Діди теж у радянській армії. Зрадники вони. За це їх і перевішати треба. Після фронтових стагренів, так? Слухай, у мене в патронташі чорна таблетка. Антибіотик чи що? Ну ти дурбецело. Це ж ціаністий калій. Навіщо? Але самогубство гріх. Я ж до пекла потраплю. Якщо фашисти тебе полон візьмуть, ти і так уже вважай у пеклі. Тому без різниці. Ні, я ніколи не зможу накласти на себе руки. Тоді давай свою пігулку мені. Щоб напевно. Лиш би не гнити в їх концтаборах. Оу. Людина лишилася людиною навіть після кінця світу. Вона так само готова гризти горлянки своїх побратимів через абстрактні ідеї. Навіть війна, на яку я їхав тепер, була відлунням якоїсь древньої війни між червоними і фашистами. Людина не змінюється. Окей. Kiedy mamy wyskoczyć? Niech mi ktoś powie. O, chyba właśnie to nastąpiło. No i co teraz? No chyba tam nie będziemy szli. Ale tutaj czy mamy iść? Yeah.
Na szczęście mnie nie widzi. Dobra. Dobra. Czy ten się odwróci z przodu? Odwrócił się. Musimy zaczekać. On pewnie nas minie, tylko teraz pytanie, czy my możemy go też zaatakować? Bo nie spaczcie w jakimś takim, no, mocniejszym stroju. Żeby to się źle nie zakończyło. Ono nas wprawdzie światło świeci, ale on nas nie widzi. Dziwne to trochę, ale tak jest. Popatrzy, co się dzieje, pewnie się odwróci znowuż. Jak znam życie. A no właśnie. No, 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 no. O to mi chodziło. Oj. Tutaj nic nie jesteśmy w stanie. Coś możemy mu zrobić? Chyba nie. Nie, no to wiejemy w takim razie. O nie. Pułapteczka, dobra. 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 Nie chciałem go nic mu robić, ale no niestety, no nie dało i raty inaczej. Czekajcie, co mamy sobie wziąć, kurczę, i na jaką pozycję? Nie wiem. Tutaj więcej nic nie zrobimy, bo tu jest to zamknięte. Dobra. Muzyka niepokojąca. Schowajmy się może. O! Ten idzie w naszą stronę. Dobra. Kolejni. Co, cisza? Cisza. Na szczęście. O, tu będziemy mieli chyba jakiś lepszy celownik, ale nie. To jest dokładnie to samo chyba. Albo bardzo podobne. A, to samo. Amunicja. Ten coś ma? Ma. O nie, znowuż.
Dobra. Na razie spokój. Na razie spokój. Gdzieś jakaś walka trwa, ale nie bardzo widzę, kto z kim. Czy w ogóle tu niewiele widzę. O, kolejny. Jeszcze się podnosi. Trafiony. O, tego nam było trzeba. Jeszcze coś chyba tu było? A nie, jego spływa. Tego nie potrzebujemy póki co. Noże. A, już więcej nie mogę, dobra. Zejdźmy sobie tutaj w takim razie. Tu na górze coś się dzieje. No dobra. Przeładowujemy, ale nie mamy. Czy mamy? Nie bardzo wiem. Co tu się dzieje? Gdzieś jakieś pociski latają. Ale... Spróbujmy tędy przeskoczyć. Nie wiem, czy to się da.
Dało się. No to lecimy do przodu. Ten reflektor sam świeci. Ciekawe. Tutaj ktoś strzela. Nie wiem, czy mi się udało, czy nie. Spróbujmy tutaj do wagonu wskoczyć. Ktoś tam ostro wali. Oj. No niestety. Chyba nie był to dobry pomysł, żeby iść szturmem. Coś, ale nic nie jesteśmy w stanie zrobić. O, może tą lunetą. Muszę zająć inną pozycję. Czy tu w dół mogę zejść? Niekoniecznie, to jest za głęboko. O, kolejny. Patrzcie, on jest kurczę jakiś. No nie. W niego walę. Dobra, udało się. Teczkę zażyjmy. Oj. Kolejna apteczka. Chyba w ogień wlazłem. Czekajcie, cofnijmy się trochę. Kurczę. Wytrzymali. Trzymaj wyroku.
Dobra. Dobra. Ale to jeszcze nie wszyscy. Kolejny. Oj, brudna. Brudna broń, to nie bierzemy. Apteczki, fajnie. Nie, to magazynek. Ojejku. To tak do mnie ładuje ten. Dobra. Powolutku, pomalutku. No i co? Muzyczka dalej niepokojąca. Ktoś tam jeszcze chyba się gdzieś ruszał, wydaje mi się, może i nie. Może muzyka tak dla podkręcenia nastroju tylko. Nie, ktoś tam jest jeszcze. Tu jesteśmy niewidoczni. Myślałem, że tu naboje będą. Niestety nie. Dobra, wchodzimy w górę. Nic więcej nie ma, tylko spluwa. Dobra, gasimy to. Soldaty Czerwonej Armii, u was nemaje bucie naboje i kościół. Wasi komandyry i możdzi kinuły was. Komunistyczna dyktatura позбавила вас усіх людських прав. І зараз вони використовують вас тільки для того, щоб захищати свій підмочений режим. Ваша боротьба безцільна і марна. Ви вмираєте даремно. Тільки... Dobra. Apteczka? Nie. Apteczkę potrzebuję. Gro, daj apteczkę. No nie, co to ma być? Wali we mnie. Dobra. No nie, bierzemy swoją jednak. A ten tutaj ma coś ciekawego?
Nie możemy tutaj przejść albo górą, albo dołem, patrzcie. Przejdźmy dołem może. Zobaczymy, co tutaj czeka na nas. Oho. Wygląda niepokojąco. Jakiejś szafki. No dobra, idziemy tędy. O, patrzcie, możemy wyłączyć zasilanie. Super. Amunicja. Pięknie. Kolejne tunele. Tu noże mamy, ale noże wziąć chyba już nie możemy. Tutaj są jakieś rzeczy. Tych... Właśnie. Uwolniliśmy ich. Nieważliwe, jakie w tebe zadanie. My przegrupujemy się i odstupimy. Dziękuję, że dał szans wyżyć. No, widzicie, zrobiliśmy dobry uczynek. Ale teraz spróbujemy zejść jeszcze może niżej. Oj. Zły to był pomysł chyba. O. Zamknięte. Zamknięte. No i co my teraz zrobimy? Tędy przejść nie przejdziemy. No cóż, no to musimy iść w górę w takim razie. Dobra. Czy może im jeszcze jakoś pomóc? Czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. No dobra, no to cóż. Wychodzimy stąd. Zatem idziemy w górę. Nie wiem, czy tu latarkę palić, czy nie. Trochę się boję, że zdradzi ona naszą pozycję. To zgasimy na pewno. A nie zgasimy. Nie, możemy zgasić. Myślałem, że się nie da przez moment. No dobra. Idziemy tutaj. Czy tu coś znajdziemy? Może włączmy tą latarkę? Nic tu nie ma. Dobra, po nim. Sława. O, kolejni.
Żyje czy nie żyje on? O. Dobra. O, kolejny. No byłaś. Wyłaś. Boję się, żeby mi z tyłu ktoś tam nie zaszedł. Łapteczka. Łapteczka, dobra. Apteczki by się przydały. Tu mam jakąś notatkę chyba. Nie. Nie, tego to my nie chcemy. Wolę to, co mieliśmy. To wszystko już zebrane? Czy tu jeszcze było coś? Było coś. No dajcie apteczki, kurczę. Apteczek nie ma, no. Spróbujemy zamienić, ale tylko po to, żeby ewentualnie amunicję odzyskać. O! To może być coś lepszego, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. No dobra. W ogóle nie mieli apteczek, patrzcie. Amunicji jest sporo, apteczek mało. Czy tu będzie apteczka? Nie ma apteczek. Mogłem kupić, ale i tak więcej byśmy nie wzięli niż 5. O! Nie, no tego to nie chcemy. Słabsze spluwa od tej mojej. Musimy wszystko spenetrować, bo tu się może okazać, że jakieś rzeczy są do wzięcia na tych półkach. Dziwne, że tu nic nie ma, patrzcie. O, tu coś jest. Apteczka, dzięki, dzięki. Nowa notatka. Największym wrogiem linii czerwonej jest Czwarta Rzesza. Mówią, że ta wojna trwa już od 100 lat, jakby za podszeptem
demonów. Różne narody stają po której ze stron konfliktu jak w metrze, po czym walczą, aż obie strony ulegną zagładzie. Rzesza jest niby całkowitym przeciwieństwem linii czerwonej. Skąd więc tak wiele podobieństw? Ubóstwo i głód, praca niewolnicza, bezustanne wiece, ujadanie polityków i puste oczy szarych ludzi. Także porozumiewają się z sloganami, których nie wolno poddawać wątpliwość. Tu jednak wierzą w coś innego. Wystarczy rzekomo wytępić wszystkie mutanty, aby magicznym sposobem świat wrócił do normy. Czystość rasowa już nie interesuje nikogo. Ci naziści walczą o czystość genetyczną, a skoro normy określają politycy, miano mutanta można przylepić każdemu. Ostatecznie decyzja o tym, kto będzie żył, a kto umrze, leży w rękach szturmowców. Ta walka może trwać w nieskończoność, ale ze szpiegami obchodzą się tak samo jak komuniści, więc nie wolno im dać się złapać. Okej. To są jakieś zwłoki, patrzcie. Dziwne, że tu nie ma żadnych, kurczę. Tu zamknięte jest to. Dziwne, że tu nie ma żadnych większych jakichś tam właśnie takich magazynów, składowisk, nie wiem jak zwał, tak zwał, czekajcie, którędy iść. Czy tędy, czy... Aha, tędy żeśmy przyszli. No dobra, innego wyjścia tutaj nie ma, więc lecimy tędy. Uwaga. Muzyczka mocno niepokojąca. Kolejne drzwi. O, masz. O kurde. No to nas załatwili. Коли я отямився, надії у мене не залишилося. Полонених у фашистських концтаборах використовували як рабів або мішені. No dobrze, to w takim razie tyle by było na ten odcinek. Pozdrawiam Was serdecznie, tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Przypominam o subskrypcji, dzwoneczku, lajkowaniu albo unlajkowaniu, jeżeli się nie podobało. No i oczywiście sekcja komentarzy pozostaje do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć!